W wielońskim szpitalu w mijającym tygodniu oddano oficjalnie do użytku pracownię rezonansu magnetycznego. Droga do uruchomienia tego sprzętu w Wieluniu nie była ani krótka, ani prosta, ale w końcu się udało. Przypomnijmy, że sprzęt trafił do Wielunia z rządowej puli pod koniec minionego roku. Sprawa instalacji rezonansu magnetycznego w głównej mierze rozbiła się o fizyczne połączenie całego modułu z budynkiem szpitala. Na uroczyste jego otwarcie zaproszono samą minister zdrowia Katarzynę Sójkę. Dzisiaj ten szpital w ostatnich właśnie tych 5 latach zainwestowano tutaj około 40 milionów złotych. Choć nie ukrywam, do inwestycji prac jest myślę 2 razy więcej jeszcze, ale to może zadanie na przyszłość. Natomiast myślę, że jest to bardzo ważny krok i bardzo ważny moment właśnie dla wieluńskiego szpitala, ponieważ to otwiera nie tylko diagnostykę, ale również poszczególne oddziały na funkcjonowanie na zupełnie innym poziomie, a przede wszystkim w trosce o pacjenta. Pacjenci nie będą musieli w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia czy pacjenci tego szpitala wyjeżdżać do innych placówek na rezonans, tylko właśnie będą mieli to na miejscu i to jest właśnie bardzo najważniejsze. Po prostu jest to najważniejsze. I też pragnę podziękować za to, że ta atmosfera, która się wokół szpitala zdecydowanie zmieniła za sprawą nowego zarządu powiatu, za sprawą dyrekcji szpitala, jak również pracowników. Po prostu widać, że zależy na tym, żeby tutaj coś się działo, żeby ten szpital budować. I to, co jeszcze w tym szpitalu jest złe i do poprawy, to poprawiać. I to jest niezwykle istotne, żeby to dobrze funkcjonowało i żeby było zgrane. I rzeczywiście ja z panem posłem Rychlikiem niejednokrotnie rozmawiałam na temat wieluńskiego szpitala, ponieważ po pierwsze pan poseł jest też z ochrony zdrowia, jest farmaceutą, więc jakby ochrona zdrowia jest mu bliska, ale tym bardziej pracowaliśmy wspólnie, kończy się kadencja, ale do tej pory pracowaliśmy wspólnie w Komisji Zdrowia, w której niejednokrotnie poruszaliśmy tematy szpitala, ale również ponieważ się znamy, rozmawialiśmy o szpitalu właśnie w Wieluniu i z przyjemnością obserwuję i wiem o tym rozwoju i o tych ostatnich latach, o tym, co tutaj się działo. To jest niezwykle istotne z perspektywy każdego mieszkańca, bo każdy z nas potrzebuje i musi mieć dobry dostęp do diagnostyki, dobry dostęp do ochrony zdrowia, do hospitalizacji, jeśli jest taka potrzeba. Myślę, że też również do poradni specjalistycznych, które też tutaj u Państwa się rozwijają. Szanowni Państwo, to jest niezwykle dobre, że dzisiaj powstaje ta pracownia rezonansu magnetycznego, która sfinansowana, która została przekazana z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ma służyć. Dosyć ciekawa kompozycja, bo jest to zewnętrzna formuła, która musiała być połączona z tym budynkiem i tak naprawdę nie potrzeba było tej takiej infrastruktury budowlanej wewnętrznej, tylko można było w taki sposób zagospodarować, ale przede wszystkim najważniejsze, że będzie ona służyć pacjentom właśnie do tej diagnostyki, którą, tak jak pan poseł powiedział, którą kiedyś trzeba było pacjentów pewnie transportować do innych powiatów, mieć podpisaną umowę. Natomiast dzisiaj ten sprzęt, ta diagnostyka będzie na wyciągnięcie ręki i w zasadzie będzie zaspokajać potrzeby mieszkańców tego powiatu wieluńskiego. Myślę, że niedługo też kolejne informacje będziemy mogli przekazać już na temat ginekologii, bo to również jest procedowane. Dlatego pani minister, bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie możliwości, za to, że możemy korzystać i rozwijać ten szpital i życzymy, aby tak było dalej i sobie i Państwu, żebyśmy mogli rozwijać ten szpital. Pani dyrektor, również na Pani ręce podziękowania dla wszystkich pracowników, którzy przyczynili się do tego, że mamy dzisiaj tutaj ten rezonans i możemy niedługo badać pacjentów. Panie pośle, również zapraszam może tutaj. O, tak, o, jest. Brawo, pięknie. Jest. Gratulujemy. W trakcie tego spotkania był też czas na zapoznanie się z pracą rezonansu i zwiedzenie pracowni, choć niezbyt długie, bo sprzęt już pracuje. Jest to aparat firmy Siemens, 1,5-teslowy, ponad 100 kanałów, więc jakość obrazowania jest znakomita. Będzie to prawdopodobnie jeden z najmocniejszych rezonansów jakościowo w całym regionie łódzkim. A zatem pacjenci z Wielunia i powiatu, którzy muszą wykonać owo specjalistyczne badanie, już to mogą zrobić. Przypomnijmy, że rezonans znajduje się w lewym skrzydle szpitala, obok dawnego SOR-u.